Witajcie, w oczekiwaniu na live'a chciałem zrobić już od dłuższego czasu z pomysłu Tomka taki film. Jak za pośrednictwem takiego chociażby miksera prostego sześciokanałowego usprawnienie takie, żeby podczas prowadzenia łączności na przynajmniej dwóch odbiornikach mieć po prostu jednocześnie odsłuch i na słuchawkach i na głośnikach. Tak więc mając na przykład taki prosty mikser Behringer ZX802, mamy wyjście main, do którego mamy lewy, prawy kanał i tu za pośrednictwem takich prostych przejściówek jack mono 6,3 mm do jacka 3,5 mm można rozwiązać kwestie głośników. Na przykład tu możemy wpalać się w jakiś tam amplituner albo jakieś po prostu głośniki komputerowe bezpośrednio. Tutaj mamy słuchaweczki z wyjścia phones, także bezpośrednio tutaj słuchawki możemy sobie wpiąć, więc mamy i głośniki i słuchawki jednocześnie. No i do radii również mono 6,3 mm, prawy, lewy kanał osobno. Wychodzi sobie tutaj z tych wyjść, tu akurat nie wejść. I wchodzimy sobie na przykład takim 3,5 mm do jednego radia, czy też właśnie do drugiego, tutaj też takim samym jackiem. Jak mamy wyjście speaker out z tyłu, to jeszcze jest to prostsze, tylko kwestia odpowiedniego okablowania. No i na przykład mi to jest wystarczające dla mnie, ponieważ tym właśnie załatwiam sprawę wejścia dwóch sygnałów z dwóch tych transceiverów i wychodzę sobie tutaj na słuchawki, a tutaj wychodzę do karty dźwiękowej, która idzie do OBS-a po prostu. Także tu na słuchawkach mam odsłuch, na mikrofon tutaj nic nie wpływa. Mikrofonem się zajmuje tutaj też prosta karta Behringera Euphoria UM2 i to jest w zupełności wystarczające, tak jak dla mnie. Oczywiście jak mam więcej transceiverów, można tutaj jeszcze, wiadomo, wejściem mono załatwić jakiegoś kwanszęga, jakiegoś na przykład ksiegulca, no i też sobie to wszystko tutaj ładnie wysterować. Equalizera w ogóle nie używam, ten dźwięk jest czysty, tak jak mam ustawione radia, tak on idzie po prostu do karty dźwiękowej i wychodzi do OBS-a i na live'a do materiału. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o taki prosty, krótki filmik, jak z użyciem właśnie takiego prostego miksera analogowego realizować sobie jednoczesny odsłuch na słuchawkach, no i jednocześnie też na głośniku. Wszystko sobie można tutaj osobno słuchawki regulować, osobno wyjście na głośniki, także nie ma problemu, no i osobno też odbiorniki, transceivery w tym wypadku. Taki prosty, krótki tutorial. Mam nadzieję, że rozwieje wszelkie wątpliwości. Cokolwiek będziecie potrzebować, śmiało piszcie w komentarzach, czy też na maila sp8pb@wp.pl. Stefan Paweł 8, Paweł Barbara, @wp.pl. Pozdrawiam. Trzymajcie się dalekich łączności samych DX-ów 73.